dzisiaj w studiu gościmy dwie osoby, dwóch panów. Pan Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I pan Krzysztof Skłodowski, kustosz tego muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dużymi krokami zbliża się 16. piknik kawaleryjski, Dni Kawaleryjskie w Suwałkach, bo to już w sobotę i w niedzielę. I po to się dzisiaj spotykamy, żeby porozmawiać o tym, żeby przedstawić, jak będzie wyglądał ten piknik w tym roku wszystkim słuchaczom. Zaczniemy od otwarcia. Gdzie ono będzie miało miejsce? To już tradycja od tych 16 lat, chociaż pierwsze pikniki organizowaliśmy trochę w innych miejscach, ale od wielu, wielu lat ten ramowy program pikniku jest z grubsza taki sam, czyli otwarcie w sobotę o godzinie 13 nad zalewem Arkadia, na tej łączce takiej po stronie południowej zalewu, odbędzie się oficjalne otwarcie pikniku kawaleryjskiego, prezentacja wszystkich grup, które na ten piknik przyjeżdżają, a zgłoszenia mamy od ponad 15 różnych grup, może nie grup, ale wystąpią stowarzyszenia i grupy rekonstrukcyjne w barwach ponad 15 przedwojennych pułków kawalerii, polskich, ale także litewskich i łotewskich. I tam zawsze po tej prezentacji, po takim uroczystym apelu kawaleryjskim, następuje rozpoczęcie pikniku kawaleryjskiego. A jak na przestrzeni czasu, bo już mamy tutaj długą tradycję pikniku, zmieniał się ten piknik? Zmieniał się na pewno przez pierwsze lata, ale w którymś tam momencie, kiedy ustaliliśmy, że będzie to impreza dwudniowa, to praktycznie zmieniają się prezentacje, zmieniają się inscenizacje, dochodzą bądź odchodzą grupy rekonstrukcyjne, bo to też jest sytuacja taka dość dynamiczna w kraju i one się dzielą, powstają nowe. Natomiast generalnie zasady tego pikniku oparte na zasadach części programu przedwojennych zawodów militarii są te same. Znaczy ja mogę dodać, że też się o tyle zmienia, że ci, którzy przyjeżdżali na piknik jako dzieci kawalerzystów, teraz często startują już jako zawodnicy i osiągają bardzo dobre sukcesy, bijąc swoich, można powiedzieć, ojców. Czyli jest wszystko przekazywane jako tradycja rodzinna. To już 16 lat. Tak, bo to już naprawdę ci tacy mali chłopcy, którzy pamiętam syna Andrzeja Kostrzewy, młodszego Jakuba, który jako młody chłopak przyjeżdżał i ze łzami w oczach patrzył, jak starszy brat i koledzy zdobywają laury i mówił, że ja tu kiedyś koniecznie będę i już w tej chwili już sam robi pokazy. Co prawda w zawodach nie startuje, bo oni poszli w innym kierunku, ale tak to mniej więcej wygląda. Piękna tradycja. Spoglądam na rozkład tego, co będzie się działo. Zastanawia mnie, jak wygląda próba dzielności konia i na czym ona polega. Znaczy, próba dzielności konia to jest cross kawaleryjski. To jest kilka przeszkód stałych, skokowych. Drążki to okazuje się jedna z najtrudniejszych przeszkód, po których koń musi przejść stępem, nie potrącając, stępem kłusem, nie potrącając drążków. To trudność polega na tym, że konia rozpędzonego w galopie trzeba odpowiednio wyhamować i później przeprowadzić przez tą przeszkodę. No i ta najbardziej widowiskowa, chyba dla nas taka najciekawsza, bo i dla publiczności chyba, bo czasami zdarzają się takie mokre przygody, przeszkoda wodna. To jest najfajniejsza przeszkoda. Mokre przygody, czyli wpadki. Wpadki i spadki. Zdarzało się, że czasem jeździec w trakcie galopowania po zalewie Arkadia wyprzedzał konia. I potem trzeba było ich wyławiać. Koń wychodził sam, a z jeźdźcem to bywało różnie. Ale wszyscy ze zdrowiem pełnym wychodzą. No jak na razie to odpukać, ale przez te 16 pikników, bo to naprawdę jest duże, duże zagrożenie. Konie to są jednak stworzenia duże, silne, ale do tej pory nie mieliśmy jakichś poważniejszych urazów, wypadków i staramy się dbać o to, żeby tak zawsze były na pikniku. Będzie przemarsz ulicami miasta, będzie można zrobić zdjęcie, podejść. Tak, i tutaj podchodzeniem to może ostrożnie. Serdecznie zapraszamy, bo będą dwa przemarsze ulicami miasta. W sobotę będziemy jechać z zalewu Arkadia do stajni przy ulicy Rejmonta, czyli będzie można zobaczyć kawalkadę jeźdźców. No w tej chwili według zgłoszeń powinno jechać w tym przejeździe około 50 koni. Jeżeli tak rzeczywiście będzie, bo czasem w ostatniej chwili jeszcze coś tam kolegom wypada i nie mogą dojechać, to będzie największy przemarsz ulicami miasta. Do tej pory te największe to było 40 kilka koni. I drugiego dnia będziemy jechać na plac ćwiczeń przy ulicy Świerkowej, czyli tam koło Komendy Miejskiej Policji,
I tutaj ulicą Reymonta, ulicą Kamedulską, wokół parku zajeżdżamy zawsze pod muzeum, żeby oddać honory po piersiu Jana Hipolita Koziatulskiego, pułkownika, który był honorowym szefem 3. Pułku Szwalerzerów. I stąd udajemy się ulicą Dwernickiego, tam na plac ćwiczeń. Także to chyba jeden z najbardziej malowniczych elementów pikniku, dlatego zapraszamy wszystkich suwalczan i wszystkich sympatyków kawalerii, żeby przez te 2 dni byli przy ulicach miasta i mogli podziwiać. Kawalerzystom też jest o wiele sympatyczniej, jeżeli ta widownia jest na ulicach miasta. Właśnie przeszliśmy tak płynnie do drugiego dnia, czyli do niedzieli, i widzę właśnie, że jest władanie szablą, jest władanie lancą, czyli jest jeszcze, są pokazy obsługi broni i białej. Znaczy to typowy element wyszkolenia kawaleryjskiego i przedwojennych zawodów militarii, to jest cięcie łozy, kapusty, zbieranie kółek, no i władanie lancą to kłucie pozorników, worków, zbieranie kółek. Także to jest to podstawowy warsztat codziennej pracy kawalerzysty i te zawody, bo to znowu to są typowe konkursy z zawodów militarii kawaleryjskich i te zawody polegają na tym, żeby ci najlepsi, którzy potrafią to robić najlepiej, mogli zostać wyłonieni i nagrodzeni. O godzinie 15:00 widzę w niedzielę jest inscenizacja historyczna. O czym będzie ta inscenizacja traktowała? Znaczy, no w tym roku mija kolejna 360 bodajże. 1656, czyli chyba tak. 360 rocznica bitwy pod Filipowem i chcieliśmy nawiązać w jakiś sposób do tej rocznicy. Zaprosiliśmy grupy reprezentujące chorągiew Stefana Czarnieckiego i chorągiew koronną husarską Stefana Branickiego, które no stoczą taką niewielką potyczkę, odwzorowując jakiś epizod z bitwy pod Filipowem. Czyli kolejna widowiskowa. Jedna z największych chyba na takich wydarzeń z okresu militarnych, z okresu potopu na Suwalszczyźnie.